Dzień dobry. Dzień dobry. Don't clap to me too much. Nie bijcie braw dla mnie. We're gonna do that for the Lord. Bijcie brawa dla Pana. Yeah. Thank you though. Ale pomimo wszystko dziękuję. This time we'll talk about autoimmune disease. Dzisiaj mamy mówić o chorobach autoimmunologicznych, czyli chorobach związanych z funkcjonowaniem systemu immunologicznego. Before I get into autoimmune disease, zanim przejdziemy do tego zagadnienia, I'd like to mention something special. Chciałbym powiedzieć coś szczególnego. One brother came to me. Pewien brat podszedł do mnie. And asked, this is what happens when we focus on gene. Tak, coś takiego ma miejsce, gdy koncentrujecie się na genach. There could be some misunderstanding because of gene. Może pojawić się tutaj jakiś brak zrozumienia z powodu właśnie tego zagadnienia związanego z genami. So even though I am talking about gene, nawet jeśli mówię o genach, I'm not really talking about gene. To tak naprawdę nie do końca mam na myśli geny. I'm talking about God behind the gene. Mówię o Bogu, który ukryty jest za genami. But somebody still hears me, ale niektóre osoby słysząc mnie, that as if gene is everything. Myślą, że gen jest wszystkim. Gene cannot dictate you. Gen nie może dyktować wam tego, co macie robić. Let's say your mother had breast cancer. Powiedzmy, że wasza matka zachorowała na raka piersi. Your grandmother has breast cancer. Babcia też chorowała na raka piersi. Your old sister has great breast cancer. Wasza starsza siostra również zachorowała na raka piersi. Yes, you will have higher chance of getting breast cancer. Tak więc prawdą jest, że ryzyko zachorowania na raka piersi w waszym przypadku jest o wiele większe. But that does not mean that you will definitely have a breast cancer. Ale to nie oznacza, że na pewno wy też zachorujecie na raka piersi. Our gene changes. Nasze geny zmieniają się. According to the will of God. Zgodnie z wolą Bożą. So if you follow the same lifestyle they lived. Tak więc gdy wy stosujecie ten zdrowy styl życia. Eating high fat diet. Jeśli będziecie jeść na przykład pokarmy bogate w tłuszcz. Of course, according to the statistics, medical statistics. Według medycznych statystyk. It is very clear. To jest jasne. The meat eating is related to the cancer development. Że spożycie mięsa ma związek z rozwojem chorób nowotworowych. Especially with the prostate cancer. A szczególnie w odniesieniu do raka prostaty, cancer, raka piersi, colon cancer, raka jelita grubego, ovarian cancer, raka jajników. All these cancers are really related to the high fat diet. Te wszystkie rodzaje nowotworów mają związek z dietą wysokotłuszczową. Especially related with too much animal product consumption. I w szczególności mają związek ze spożyciem zbyt dużej ilości pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Vegetarians have much lower incidence of cancer. Wegetarianie o wiele rzadziej chorują na raka. If you have some kind of gene in your family worrying about you. Tak więc gdy w waszej rodzinie są osoby, które mają takie geny, które są podatne na raka, to martwicie się z tego powodu. If you are definitely living same way as they did. Ale to ryzyko jest duże tylko wtedy, gdy wasz styl życia jest podobny do tych osób, które są członkami waszej rodziny. You're always worried about something. Zawsze martwicie się z jakiegoś powodu. You're afraid. Boicie się czegoś. You're angry person, you know. Jesteście osobami, które łatwo się złoszczą. And at same time you're eating bad food. I w tym samym czasie jeszcze spożywacie takie pokarmy, które są niezdrowe. Then that gene may dictate you. To wtedy ten gen może rzeczywiście przyczynić się do powstania raka. But even though you have a bad gene in the family, ale nawet jeśli w waszej rodzinie są takie osoby, które mają te złe geny, God chose you. To Bóg wybrał was, to become Seventh-day Adventist. Abyście byli adwentystami dnia siódmego. And on top of that, a poza tym, God gave you. Bóg dał wam health message. Poselstwo zdrowia. Wow. You're drinking water instead of Coca-Cola. Pijecie wodę zamiast Coca-Coli. You're not drinking coffee. Nie pijecie kawy. And you're doing exercise. I ćwiczycie fizycznie. You know God. Znacie Boga. You know, you become extraordinary person. Jesteście takimi niezwykłymi osobami. That gene can never develop disease for you. I taki gen w waszym organizmie nigdy nie zachoruje na raka. This is one of the special privileges to be a God's people. Jednym z największych przywilejów jest bycie ludem Bożym. Praise the Lord. Chwała Panu. Yes. Gene does not dictate you. Gen nie może decydować o tym, czy będziecie chorzy, czy zdrowi. Also, I want to mention some more. Chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś więcej. Gene cannot dictate God. Gen nie może dyktować Bogu. Gene cannot dictate theology. Nie może też decydować o tym, jak wygląda teologia. Someone asked me. Ktoś zapytał mnie. Who is Jesus? Kim jest Jezus?
He's obviously asking me about the nature of Christ. Oczywiście ta osoba zapytała mnie o naturę, o człowieczeństwo Chrystusa. And I don't like this question. A ja nie lubię takich pytań. This question caused lots of trouble. Tego typu pytania powodują różnego rodzaju kłopoty. There are some people. Są tacy ludzie. Focus on the nature of Christ. Którzy koncentrują się na naturze Chrystusa. So much. Tak bardzo. They have very narrow vision on the nature of Christ. Że mają tak wąski punkt widzenia, jeśli chodzi o zrozumienie człowieczeństwa Chrystusa. They stress too much. Że bardzo się stresują z tego powodu. On the humaneness of the Christ. Za bardzo stresują się z powodu człowieczeństwa Chrystusa. So Christ took the fallen nature. Tak więc Chrystus przyjął upadłą naturę. And Christ obeyed the law of God 100%. Chrystus w pełni, całkowicie, doskonale wypełnił prawo Boże. Therefore we must follow Jesus as example. I dlatego my musimy postępować zgodnie z tym, jak postępował Jezus. Because he has the same gene. Dlatego, że on miał takie same geny. Sounds pretty scientific. To brzmi całkiem naukowo. But you know how to be careful. Ale musicie być ostrożni. That kind of teaching causes many problems. Taki sposób nauczania powoduje wiele problemów. As Ellen White says, jak mówi Ellen White, Jesus of course took the human nature. Jezus oczywiście przyjął ludzką naturę. But Jesus is also. Ale Jezus jest również. In the spirit. W duchu. He has 100% divine nature. Tak więc on posiadał również w 100% boską naturę. That's what's very different from us. A to czyni wielką różnicę, jeśli chodzi o porównanie człowieczeństwa Chrystusa do naszego człowieczeństwa. We have a bad gene. My mamy złe geny. We have bad spirit. I mamy złego ducha. Jesus has bad gene. Jezus też odziedziczył złe geny. Jesus had divine spirit. Ale miał boskiego ducha. Great differences. To jest ogromna różnica. So even though Jesus was born in the flesh like as we are. Tak więc nawet jeśli Jezus przyszedł na ten świat, narodził się w ciele, tak jak my, with some degenerated genes, i odziedziczył pewne geny, but Jesus' life, zdegenerowane geny, to życie Jezusa, with God, życie Jezusa z Bogiem, he definitely revealed the divine character. Świadczy o tym, że On wykształcił w swoim życiu coś takiego jak boski charakter. See, we could not walk on the water. Tak więc my nie jesteśmy w stanie, tak jak On, chodzić po wodzie, but Jesus, ale Jezus can. Potrafił. Because Jesus has 100% divine spirit. Dlatego, że Jezus w 100% miał boskiego ducha. Even though Jesus was born with that fallen nature. Nawet jeśli Jezus miał udział w tej upadłej naturze. A fallen genes. I posiadał te upadłe geny. When Jesus receives more Holy Spirit. To gdy Jezus przyjmował, otrzymywał więcej Ducha Świętego. His gene can improve every day. To On mógł czynić postępy każdego dnia. If we receive the Holy Spirit, jeśli my będziemy przyjmować Ducha Świętego, even though we have a bad spirit, to pomimo tego, że mamy złego ducha, our gene will be improving, nasze geny będą czynić postępy according to the Holy Spirit. Według Ducha Świętego. See, this we call sanctification. Coś takiego nazywamy uświęceniem. So, therefore, gene cannot dictate you. I dlatego gen nie może decydować o wszystkim. It is the power of God. To moc Boża decyduje. Spirit of God dictates our genes. Duch Boży decyduje to, co ma dziać się w genach. Don't put the gene first place. Nie stawiajcie genów na pierwszym miejscu. There is God. Istnieje Bóg. Then there is genes. A potem dopiero geny. So I hope that there is no further confusion. I mam nadzieję, że więcej już nie będzie nieporozumień związanych z tym zagadnieniem. Yes, because someone said, so Jesus has same gene as we have. Tak więc ktoś powiedział, Jezus miał te same geny, które my posiadamy. I said, yes. A ja powiedziałem, tak. Then he was, wow. A wtedy on był taki podniecony. I said, brother, wtedy powiedziałem, bracie, be careful. Uważaj. There's a spirit of God. Bo jest jeszcze duch. Jesus is not just gene. Jezus to nie gen. Jesus has the Holy Spirit. Jezus to też i Duch Święty. And the Spirit can change the gene. A Duch Święty jest w stanie zmieniać geny. So Spirit comes first. Tak więc Duch na pierwszym miejscu. Amen. 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 Okay. Okay. Autoimmune disease. Choroby autoimmunologiczne. This morning we studied the immune system. Dzisiaj rano uczyliśmy się na temat systemu immunologicznego. The most important white blood cells in our immune system is T cells. Najważniejszą krwinką białą w naszym układzie immunologicznym jest komórka T albo limfocyt T. Now you're familiar with the T cells. Wiecie już, czym są te komórki T. So this T cell is a commander in chief for the entire immune system. Tak więc te komórki T tworzą coś w rodzaju centrum dowodzenia w całym układzie immunologicznym. This T cell has very close communication between the brain and the T cell. Komórki T bardzo ściśle komunikują się z mózgiem.
T cell almost behave like a brain cell. Komórki te zachowują się tak jak komórki mózgowe. So scientists even says. Naukowcy mówią nawet. T cell is pieces of circulating brain. Że komórki te to takie fragmenty krążących w organizmie komórek mózgowych. Yeah, fragmenty. Fragmenty. The brain, yeah. Fragmenty mózgu. That much T cell is so sensitive to the brain. To dlatego, że komórki te są tak wrażliwe na to, co dzieje się w komórkach mózgowych. In fact, when scientists look at the T cells under the microscope, i faktycznie, gdy naukowcy obserwowali komórki T przez mikroskop, they can see many different receptors on the surface of T cell. Zauważyli, że na powierzchni komórek T znajdowały się różnego rodzaju receptory. Those receptors are the receptors for the substance which brain produces. Te receptory, one mają związek z pewnymi substancjami, które wytwarzane są w mózgu. Like endorphin. Jak na przykład endorfina. Like serotonin. Serotonina. Like dopamine. Czy dopamina. And many others. I wiele innych. Everything brain produces. Wszystko, co wytwarza mózg. T cell has antenna for it. Dlatego wszystkiego komórki te mają specjalne anteny. So T cell wants to know everything what's happening in the brain. Tak więc komórka T chce wiedzieć wszystko, co dzieje się w mózgu. So according to the change happening in the brain, tak więc według tych zmian, które zachodzą w mózgu, the brain is sending these chemical signals. Mózg wysyła różnego rodzaju związki chemiczne, and sygnały. T-cell receives that chemical signal, a komórki T wychwytują te sygnały, like a dopamine, na przykład związane z dopaminą, and T-cell behave according to the signal. I komórka T zachowuje się zgodnie z tym sygnałem. Very interesting. To jest bardzo ciekawe. Dopamine. Dopamina. Dopamine is very interesting. Dopamina jest bardzo interesującym związkiem. You know what serotonin does, right? Wiecie, czym zajmuje się serotonina? Co powoduje serotonina? Serotonin is making you peaceful. Serotonina sprawia, że jesteście bardzo spokojni. When I met this sister who was at the lakeside reading Bible this morning. Gdy spotkałem się nad jeziorem z tą siostrą, która czytała tam Biblię. I think that sister had many serotonin. To myślę, że w organizmie tej siostry wytwarzała się duża ilość serotoniny. Lake was so peaceful. Jezioro było takie spokojne. And as you exposed to that peaceful scene. A gdy znajdujecie się nad takim spokojnym jeziorem, obserwujecie taką spokojną scenę. That message of the lake. To wtedy to poselstwo jeziora comes through your eyes. Dociera poprzez narząd wzroku. And activate serotonin gene. I uaktywnia gen serotoniny. So that's why when you sit the lakeside. To dlatego, gdy siadacie sobie nad brzegiem jeziora, looking at the lake, obserwujecie jezioro, looking at the forest, las, and then you have serotonin. I wtedy podnosi się poziom serotoniny. Why? Because it's a message of peace. Dlatego, że odbieracie poselstwo pokoju. See, that's why God created nature for you. To dlatego Bóg stworzył przyrodę, dla was tę przyrodę stworzył. What is dopamine? A wiecie, czym jest dopamina? Dopamine is romantic gene. Dopamina to jest taki romantyczny gen. When you're in love, gdy jesteście zakochani, you say, oh, mówicie, o kochanie. This is dopamine. To powoduje dopamina. And when you have a dopamine, a gdy macie dużo dopaminy, you feel like a dancing. Czujecie się tak, jakbyście mieli tańczyć. I'm happy. W ten sposób. Jestem szczęśliwy. He doesn't have that much dopamine, I can On see. Nie ma tak dużo dopaminy, co ja. When you have lots of dopamine, gdy macie dużo dopaminy, oh, you feel like... wtedy czujecie się jak motyle. I have lots of dopamine. Ja mam dużo dopaminy. So if you don't have a dopamine, tak więc, gdy nie macie dopaminy, you're kind of stiff. To wtedy jesteście tacy sztywni. If you have a dopamine, you a gdy macie dopaminę, you talk, to wtedy mówicie very nice. Tak bardzo delikatnie, miło. But when you don't have dopamine, ale gdy nie macie dopaminy, wtedy wrzeszczycie na wszystkich, narzekacie. If you live your life like that, i gdy prowadzicie taki styl życia, many men live life like that. Wielu mężczyzn żyje w ten sposób. Authoritarians. To są tacy mężczyźni, którzy muszą być autorytetem. You remember the communist time? Pamiętacie czasy komunistyczne? Yeah, Stalin style. Styl stalinowski. And if you live your life like that, i gdy w ten sposób żyjecie, you don't need dopamine. To niepotrzebna jest wam dopamina. So dopamine producing genes, dopamine producing cells in the brain. Tak więc ten gen wytwarzający dopaminę w mózgu. What are we doing here? On pyta wtedy, co my w ogóle robimy? Because there's no need. Dlatego, że nie ma żadnej potrzeby, żeby wytwarzać ten hormon.
This is a problem. I to stanowi spory problem. When you have a lot of dopamine, a gdy macie dużo dopaminy, your motion is very, to wtedy jesteście bardzo rozluźnieni, very smooth, poruszacie się tak z radością. Yeah. But when you don't have a dopamine, ale gdy nie macie dopaminy, you go, wtedy poruszacie się w ten sposób, tak sztywno. This kind of disease we call the Parkinson's disease. I tego typu choroby, jak na przykład choroba Parkinsona, ma z tym wiele wspólnego. Parkinson's disease, you choroba begin to Parkinsona shake. Właśnie objawia się w ten sposób, że taka osoba drży na całym ciele. Then you cannot smile. I nie jest w stanie się uśmiechać. Your facial muscles sort of become very stiff. Te mięśnie twarzy są bardzo sztywne. So you have to smile. Dlatego musicie się często uśmiechać. Okay. And smiling is very important. Uśmiech jest czymś bardzo ważnym. All Adventists should smile. Wszyscy adwentyści powinni się uśmiechać. So we should have dopamines and endorphins. Powinniśmy mieć i dopaminę, i endorfinę, and serotonins. I serotoninę. We are the people who are saved. My jesteśmy ludźmi, którzy są zbawieni. We are forgiven people. My jesteśmy ludźmi, którym przebaczono. God loves us. Bóg kocha nas. You don't have to go to the priest and confess. Nie musicie udawać się do kapłana i wyznawać mu swoich grzechów. And you don't have to pay the price for your sins. Nie musicie płacić pieniędzmi za wyznanie swoich grzechów, za przebaczenie. Jesus already paid the price for us. Jezus już zapłacił tę cenę za nas. We have plenty reason to smile. Mamy wiele różnych powodów, by się uśmiechać. And be happy. I być szczęśliwymi. Praise the Lord. Chwała Panu. I can really see your blessed people. Naprawdę mogę zauważyć, że wy jesteście takim błogosławionym ludem. I can really see your chosen people. I widzę, że jesteście wybranym ludem. I think world is looking at you. Myślę, że świat spogląda na was. So be happy. Tak więc bądźcie szczęśliwi. Be loving. I bądźcie ludźmi, którzy potrafią kochać, kochać się nawzajem. Be forgiving each other. I róbcie wrażenie osób, którym przebaczono. And you have to show the contrast. I wtedy pokaże się ten kontrast, różnica between the Babylon and the remnant. Pomiędzy Babilonem i Kościołem Bożym ostatków. See, you have a great task to show this world. Macie coś wspaniałego, co możecie pokazać temu światu. So let us be happy together, tak więc okay? Bądźmy szczęśliwi razem. More dopamines, a więcej wtedy more otrzymamy dopaminy, więcej będzie endorfiny and more serotonins. I więcej w naszym organizmie będzie serotoniny. Adventist gene must be active. Nasz adwentystyczny gen musi być ciągle aktywny. More active. Musi być bardziej aktywny. Other people. Bardziej aktywny niż u jakiegokolwiek innego człowieka. Don't be angry Adventist. Nie bądźcie takimi nerwowymi adwentystami. Just because your church member eat meat. Tylko dlatego, że wasz współwyznawca je mięso. Don't angry at them. Nie złośćcie się na niego z tego Give powodu. Them love. Ale otoczcie go miłością. More love. Więcej miłości. See? And they can change. I wtedy on też się zmieni. Don't get angry. Nie złośćcie się z Don't tego hate. Powodu. Nie... Don't argue. Nie kłóćcie się, nie darzcie nikogo nienawiścią. Even though they may not eat meat, nawet jeśli oni nie jedzą mięsa, if you get angry, to jeśli się zezłościsz, if you criticize church, jeśli krytykujesz Kościół, you are the destroyer of the church. To ty niszczysz ten Kościół. You have to love and forgive, musisz kochać, wybaczać and the long suffering. I cierpieć długo. You have to wait, musisz czekać, because Jesus wait for us. Dlatego, że Jezus czeka na nas. Praise the Lord. Chwała Panu. Okay, now. Why certain people have Parkinson's disease? Dlaczego niektóre osoby chorują na chorobę Parkinsona? Lately scientists found out this is a autoimmune disease. Ostatnio naukowcy odkryli, że jest to choroba autoimmunologiczna. There's no bad things came into the brain and destroyed the dopamine producing cells. Dlatego, że nie wykryto nic takiego, co miałoby pochodzić z zewnątrz, dotrzeć do mózgu i niszczyć te komórki wytwarzające dopaminę. Nothing came in from outside. Nic nie pochodzi z zewnątrz w odniesieniu do tej choroby. It was an internal affair. To jest w całości związane z przyczyną, która znajduje się wewnątrz organizmu człowieka. Do you know what happened? Wiecie, co się dzieje? Their T cells are going up to the brain. Komórki T takiej osoby zaczynają atakować mózg. Destroying their own dopamine producing brain cells. Komórki T tej osoby zaczynają niszczyć komórki mózgowe wytwarzające dopaminę. Why? Dlaczego? The T cells are the most important white blood cell in your immune system. Przecież komórki T są najważniejszą częścią systemu odpornościowego człowieka. God put the gene into the T cell. Bóg umieścił w komórkach T geny, to protect you. Aby one was chroniły.
But why T cell is now attacking you? Ale dlaczego w takiej sytuacji komórki te atakują teraz taką osobę? Lately scientists found out. Ostatnio naukowcy odkryli, the T cell's gene, the program changed. Że program genów w komórkach T uległ zmianie. So instead of protecting you, tak więc teraz zamiast chronić was, when you have autoimmune disease, to gdy pojawia się taka choroba autoimmunologiczna, your T cell is attacking you. Wasze komórki teraz atakują was. Why this gene changed? Dlaczego te geny zmieniły się? Very interesting. Jest to niezwykle interesujące. Many people suffer from rheumatoid arthritis. Wielu ludzi cierpi z powodu reumatoidalnego artretyzmu. Knee joint, finger joint swells up. Pojawiają się obrzęki stawów, palców. Very painful. To powoduje wielki ból. And you must take medication. Te osoby muszą wtedy zażywać różne leki. You know why rheumatoid arthritis? Wiecie, skąd się bierze ten reumatoidalny artretyzm? It is their T cells. Tutaj również chodzi o komórki T. Come to the joint. Komórki te dostają się w okolice stawu i atakują tkanki związane właśnie z aparatem ruchu. Strange. To jest bardzo dziwne. Why? Dlaczego tak się dzieje? They are supposed to protect you. Przecież one powinny chronić was. But T-cells nature changed. Ale okazuje się, że zmieniła się natura, charakter tych komórek T. T-cells instinct changed. Zmienił się ich instynkt. And now T-cell is attacking their own tissue. I teraz komórki te atakują swoje własne tkanki. Why? Dlaczego? Instinct changed. Zmienił się instynkt. Instinct is coming from gene, isn't it? A instynkt pochodzi od gena. T cell's instinct is a protection of the body. Ten instynkt genów ma związek z ochroną waszego ciała. Instinct is a God-written program. Instynkt to jest taki program, który został zakodowany przez Boga. That instinct is changed. I ten instynkt zmienił się. Now T cell is attacking. I teraz komórka T zaczyna atakować. Self. Atakuje siebie, swoje ciało. Why? Dlaczego? Many women suffers from thyroid problem. Wiele kobiet cierpi z powodu problemów z tarczycą. Some women produce too much thyroid hormone. Niektóre kobiety wytwarzają za dużo hormonów tarczycy. And they lose weight. I wtedy tracą wagę. Even though they have a plenty of appetite. I mają bardzo mocny apetyt. But they cannot sleep. Nie mogą spać. And they lose weight. I tracą na wadze. The hand is shaking like this. Ich ręce drżą. The reason why is, powód, dla którego tak jest, the woman produce too much thyroid hormone. Jest taki, że gruczoł tarczycy produkuje zbyt dużą ilość hormonów. And they have inflammation on thyroid gland. I wtedy pojawia się zapalenie tarczycy. Because thyroid hormone make you very efficient. Dlatego, że hormony produkowane przez tarczycę sprawiają, że jesteście ożywieni, bardziej wydajni. If your thyroid gland does not produce enough thyroid hormone, jeśli tarczyca nie wytwarza dostatecznej ilości hormonów, then you feel, the woman look like, wtedy kobieta wygląda w ten sposób. And very sleepy. Jest bardzo senna. And depressed. I pojawia się depresja. And don't feel like eating. I nie czuje się tak, jakby coś jadła. And they gain weight very easily. I bardzo łatwo przybiera na wadze. It's a totally opposite to from the too much thyroid hormone. To jest, objawy są zupełnie inne, aniżeli w przypadku, gdy wytwarzanych jest dużo hormonów tarczycy. So we all need some thyroid hormone. Tak więc każdy z nas potrzebuje pewnej ilości hormonów tarczycy. We can be efficient. Bo wtedy jesteśmy bardziej wydajni, bardziej ożywieni. Yeah. So, but it is a T-cell. Ale to właśnie komórki te comes to the thyroid gland, docierają do gruczołu tarczycy attack thyroid i zaczynają atakować tarczycę. For some women, w przypadku niektórych kobiet T-cell produce a certain kind of substance, komórki te wytwarzają pewną substancję, which stimulate the thyroid gland to produce more thyroid hormone, która stymuluje tarczycę, aby wytwarzała jeszcze więcej hormonów. On the other hand, ale z drugiej strony some other woman, T-cell do not produce that. Niektóre inne kobiety nie wytwarzają tyle tych hormonów. T-cell simply destroy the thyroid gland. I wtedy komórki te po prostu niszczą tę tarczycę. So thyroid gland cannot produce sufficient amount of thyroid hormone. I tak tarczyca nie jest w stanie wytwarzać odpowiednich ilości hormonów. Interesting. To jest bardzo ciekawe. Why some people's T-cell behave like that? Dlaczego komórki te w przypadku niektórych osób w ten sposób się zachowują? You know, T-cell's genes changed. Chodzi o to, że geny tych komórek te zmieniają się. That's why T-cell behave differently. To dlatego one zachowują się inaczej. Now the question is, a teraz pojawia się pytanie. Why T-cell's gene changed? Dlaczego geny komórek te zmieniają się? Now let's go back. Teraz wróćmy może do zagadnień i zrobimy sobie taki przegląd tego, co już do tej pory dowiedzieliśmy się. Gene respond to gen reaguje na
Need. Na potrzeby. Right. Need. This is very important in understanding autoimmune disease. Jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zrozumienie chorób autoimmunologicznych. Gene respond to the need. Gen reaguje na potrzebę. The second. Następnie. Gene respond to the meaning. Reaguje, odpowiada na coś, co jest znaczące. Message. Na poselstwo. There was need. Taka potrzeba zaistniała. That person to develop w odniesieniu do tej osoby, która zachorowała na chorobę Parkinsona. What kind of person? Jaka to była osoba? What kind of person need to have Parkinson's disease? Jakiego typu osoba potrzebuje zachorować na taką chorobę jak choroba Parkinsona? Parkinson's disease means that that person do not produce enough dopamine. Choroba Parkinsona sprowadza się do tego, że ta osoba nie wytwarza odpowiednich ilości dopaminy. Because T cell go up to the brain. Dlatego, że komórka T dostaje się do mózgu. And T cell is selectively destroying dopamine producing brain cell. I wtedy komórka T w taki selektywny, wybiórczy sposób likwiduje komórki mózgowe wytwarzające dopaminę. What kind of person? Jaka to może być osoba? Person refuse to fall in love. To jest taka osoba, która nie chce się zakochać. Because they think falling in love is a weakness. Dlatego, że wydaje się, że zakochać się w kimś to oznaka słabości. Authoritarians. To są tacy ludzie, którzy chcą mieć autorytet, autokratyczni. If you don't love your wife. Gdy nie kochacie swojej żony. If you are tyrant to your wife. Gdy jesteście tyranami względem swojej żony. You have very high chance to develop to wtedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zachorujecie na chorobę Parkinsona. If you're kind of person, jeśli jesteście taką uprzejmą osobą, who does not know how to listen other people's opinion, jeśli jesteście osobą, która nie wie, jak słuchać innych ludzi, you always insist, i zawsze upieracie się, że wy macie rację, then your teacher gets that message. Wtedy ta komórka odbiera to poselstwo. And I've seen many people like this. I ja widziałem wielu takich ludzi. I have seen a 12 years old girl. Kiedyś widziałem taką dziewczynkę 12-letnią. She happened to be a Korean. Ona była Koreanką. And her father, i jej ojciec, is very talented in music. Jest bardzo utalentowanym muzykiem. If he hear the music, gdy on słyszy muzykę, he can go on piano, just play. Potrafi natychmiast zagrać to samo. But unfortunately, his family was very poor. Ale niestety jego rodzina była bardzo biedną rodziną. He could not study music. I on nie był w stanie studiować muzyki. So he got into business and he is doing well. Więc otworzył swój własny interes i powiodło mu się w tym. So he made up his mind. Ale w pewnym momencie zmienił decyzję. If I get married, i pomyślał sobie, jeśli ja if I have my children, jeśli będę miał dzieci, I'll make a lot of money, to wtedy będę zarabiał dużo pieniędzy. I'm going to give them good music lessons. I będę udzielał im lekcji muzyki. First child was born. Urodziło się pierwsze dziecko. It was daughter. To była córka. But unfortunately, ale niestety, this daughter did not inherit the daddy's gene. Ta córka nie odziedziczyła genów po swoim ojcu. But mommy's gene. Ale po matce. Not that musical. I nie była zainteresowana muzyką. But this father insisted. Ale jej ojciec nalegał, upierał się. You must play piano. Musisz grać na pianinie. Oh, the daughter said, no, I don't want to play ale piano. Ona mówiła, ja nie chcę grać piano na pianinie, nienawidzę she doesn't tego. Have talent. Ona nie miała talentu. Father forced and ale ojciec zmuszał i zmuszał ją. And this father is going to have a Parkinson's disease, you know. I ten ojciec może zachorować na chorobę Parkinsona. So when this daughter became 12 years old, i gdy ta dziewczyna miała już 12 lat, she was pretty good with the piano. Ona całkiem dobrze grała na pianinie. And then something bad happened. I wtedy stało się coś złego. Her younger brother, jej młodszy brat, started violin when he was 8. Zaczął uczyć się na gry na skrzypcach, gdy miał 8 lat. When he became 10. I gdy miał 10 lat, he is very good. On bardzo dobrze grał na skrzypcach. Whenever he plays violin, kiedykolwiek grał na skrzypcach, everybody. Wszyscy otwierali buzię ze zdziwienia i z podziwu. Iskra with the violin. Pojawiała się iskra. The music has its message. Muzyka zawiera w sobie poselstwo. That's why music can shake the gene. To dlatego muzyka może wstrząsnąć genami. That's why it is important what kind of music we have to listen to. I dlatego jest niezwykle ważne, jakiego rodzaju muzyki słuchamy. What kind of song we have to sing. Jakich pieśni słuchamy i jakie pieśni śpiewamy. I wish Adventist Church in Poland. Myślę, że Kościół Adwentystów w Polsce. Okay, maintain musical quality. Zachowuje ten poziom muzyczny w odpowiednim stopniu. Don't go to world. Nie naśladujcie tego, co dzieje się na świecie. Today's worldly music is very, very has very bad messages. Dzisiaj świecka muzyka przekazuje bardzo złe poselstwa. You know, teenagers. A młodzież.
Młodzież słucha tego. Strange rhythm. To jest bardzo dziwna muzyka, która powoduje dziwne zachowania. Strange harmony. Tam jest w tej muzyce taka dziwna dysharmonia. You kind of feel spooky, you know. A i wy poddajecie się wpływowi tej muzyki. Fearful. I zaczynacie się bać. And weird, strange music. To jest dziwna muzyka. Any music is satanic, really. To jest taka muzyka niemal satanistyczna. We have to have a healthy music. A my potrzebujemy takiej zdrowej muzyki. We have to keep the musical qualities. Dlatego powinniśmy zachowywać poziom jakości tej muzyki. Music has a powerful message. Dlatego, że w muzyce zawarte jest wspaniałe poselstwo. So this young lady was very jealous of her brother. Tak więc ta dziewczyna zaczęła zazdrościć swojemu bratu. You know, scientists did a very interesting experimentation. Naukowcy przeprowadzili bardzo ciekawy eksperyment. When they had a rat. Gdy prowadzili doświadczenia na szczurach. Okay, very, very interesting. Listen to jest bardzo ciekawe, słuchajcie uważnie. It is just like Pavlov's conditioned reflex experimentation. To przypomina te doświadczenia, które przeprowadzał Pavlov na psach. You know, ring the bell. Uderzał w gong. Scientists rang the bell. Tak więc naukowcy też nacisnęli na dzwonek. And then they gave some poison called the cyclosporin. I podawali pewną truciznę, cyklosporynę. It kills T cells. Która zabijała komórki T. So they injected cyclosporin. I wstrzykiwali tę cyklosporynę. And what happened? I co się stało? The rat's T cells die. Wtedy komórki T szczurów ginęły. Couple hours later. A kilka godzin później. They rang the bell. Jeszcze raz nacisnęli dzwonek. They gave injection. I ponownie zrobili zastrzyk. And T cells die. I komórki T ginęły nadal. They rang the bell again. Ponownie nacisnęli na dzwonek. They injected. Zrobili zastrzyk. T cells die. I komórki te ginęły. So after 1 week. Ale po jednym tygodniu. 90% of T cell is killed. 90% komórek T zostało zniszczonych. Then they gave this rat some rest. A następnie dali tym szczurom odpocząć. With a new start diet. I zastosowali taką dietę z programu Nowy Start. With a tender loving care. I troszczyli się o nie, otaczali miłością. And the rat produced new T cells. I wtedy te szczury wytwarzały nowe komórki T. And then scientists did. I wtedy naukowcy Ring. Znów uderzyli w ten dzwonek. They did not give cyclosporin injection at this time. I tym razem już nie podawali tych zastrzyków z cyklosporyną. Guess what happened to the rat? I zgadnijcie, co działo się w organizmach szczurów. Yes, T cells died. Tak, komórki te nadal były niszczone. Shocking. To wywołało szok. Rats does not know what T cell is. Szczury przecież nie wiedzą, czym są komórki T. Rat has no conscious knowledge of T cell dying. Szczur nie ma żadnej świadomości odnośnie tego, że jakaś komórka T umiera. Rat does not know what T cell is. Szczur nie ma pojęcia o tym, czym jest komórka T. Rat does not know what cyclosporin is. Szczur oczywiście nie ma pojęcia też odnośnie tego, czym jest cyklosporyna. Rat does not know any conscious knowledge about the cyclosporin and the T cells. Szczur nie zna żadnej świadomej, nie ma żadnej świadomej wiedzy odnośnie cyklosporyny czy komórek T. For the first time in history. Po raz pierwszy w historii. Scientists demonstrated. Naukowcy zademonstrowali. This Pavlov's conditioned reflex can happen at the subconscious level too. Że te odruchy warunkowe Pawłowa mogą zachodzić również w podświadomości. I want you to know, this is very important thing. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, bo to jest bardzo ważne. Is Polish woman scared of the snake? Czy polskie kobiety boją się węży? Men is also Mężczyźni też się boją? Why European people are so afraid of mouse? Dlaczego Europejczycy tak bardzo boją się myszy? Mouse never bite you. Przecież mysz nigdy was nie ugryzie. You know why? Wiecie dlaczego? Because of past. Z powodu przeszłości. You heard about mouse terror story. Słyszeliście na temat myszy. I think what? Takie wstrząsające historie. About 30% of European population died due to pest, right? Około 30% Europejczyków zginęło w przeszłości. We Orientals are not afraid of mouse at all. A ci, którzy pochodzą z krajów orientalnych, tak jak ja, my nie boimy się myszy. Instead. Ale zamiast tego. Korean woman is extremely afraid of snake. Koreańskie kobiety bardzo boją się węży. If I draw a picture of the snake. Jeśli ja narysuję węża. And pick it up in front of woman's face. I wtedy pokażę tego węża kobiecie. Then woman will scream. To wtedy ta kobieta, Koreanka, będzie krzyczeć. Just a picture of the snake. Ale to przecież jest tylko rysunek. It doesn't even look like a snake. To nawet nie wygląda jak wąż. If I raise this, gdybym zrobił tak, then Korean woman will scream, ah, wtedy Koreanka powie, ah, wąż.
You know, when I was living in Korea, gdy mieszkałem w Korei, I thought all the women in the world are so afraid of snake. Myślałem, że wszystkie kobiety na całym świecie tak boją się węży. But then I went to America. Ale wtedy zauważyłem, że w Ameryce that's not so. Tak nie było. American teenage girls play with the snakes. W Stanach Zjednoczonych dziewczyny, nastolatki, one bawiły się nawet z wężami. They have a snake pet. Miały takie węże, które były udomowione. They go to bed with them, you know. I nawet spały z tymi wężami. They put them in the pocket. Wkładały je do kieszeni. I can see your face. Widzę, jak się krzywicie teraz. Why? Dlaczego? Why Korean women can't do that? Dlaczego Koreanki nie są w stanie przestać bać się tych węży? You know why? Wiecie dlaczego? Long time ago. Dawno temu. You know, Korea, the Japan, that part of nation was very dark. Te takie kraje jak Korea, Japonia, w tych krajach panowała ciemność. That part of the oriental country under the power of dragon, you know. Ta część krajów orientalnych znajdowała się pod mocą smoka. So you go to China. Tak więc udajcie się do Chin. Dragon is God. Tam smok jest Bogiem. A dragon everywhere. Wszędzie smoki. It's a Satan. To jest symbol szatana. So there's no rain. Tak więc nie ma tam czegoś takiego jak people want rain. Deszcz i ludzie zawsze czekają na deszcz. Long time ago. Dawno temu. Do you know what they have to do? Wiecie, co musieli robić? They have a virgin. Mieli dziewicę. And they tied them up. Związali ją. And then they put in front of a snake cave. I wtedy stawiali ją przed taką jaskinią, w której znajdował się wąż. And snake come out. I wtedy ten wąż wychodził. And eat this virgin. I pożerał tę dziewicę. And rain comes. I wtedy pojawiał się deszcz. There are many stories like that. Wiele opowiadano historii podobnych do tej. So if you're born as a woman in Korea, tak więc gdy rodzicie się jako kobieta w Korei, whenever you hear the word snake, i to kiedykolwiek słyszycie słowo wąż, zaczynacie się bać. So it's been coming down generation by generation. I coś takiego, ten lęk był przekazywany z pokolenia w pokolenie. The bad meaning of the snake was imprinted in the gene. To złe znaczenie słowa wąż zostało zakodowane w genach. Before this experimentation, tak więc zanim przeprowadzono to doświadczenie, when scientists rang the bell in front of Red, gdy naukowcy nacisnęli na dzwonek, Red did not have any problem. To wtedy nie było żadnych problemów, jeśli what? Chodzi o bell zachowanie ringing, się szczurów. But after that experimentation, ale po tym doświadczeniu, when scientists ring the bell, gdy naukowcy nacisnęli na dzwonek, the T-cell dies. Wtedy komórki zaczęły ginąć. This kind of phenomena, tego typu fenomen, scientists called immune conditioning. Naukowcy określają mianem odporności warunkowej. Our immune system is also going through conditioned reflex phenomena. Nasz system odpornościowy ma duży związek między innymi właśnie you know why? Immunologią warunkową. Because your T cell behave like a brain. That's dlatego, why. Że nasze komórki T zachowują się podobnie do komórek mózgowych. So whatever your brain feels, tak więc kiedykolwiek wasz mózg czuje, your T cell respond. To wtedy komórki T reagują. This is very important concept to understand autoimmune disease. Jest to niezwykle ważna koncepcja, która pomaga zrozumieć funkcjonowanie systemu obronnego. So this young woman, 12 years old, tak więc ta młoda dziewczyna, 12-letnia, he is so jealous of, she's so jealous of her 10-year-old brother. Ona tak zazdrościła te swojemu 10-letniemu bratu, so she did not feel like playing piano anymore. Że czuła się tak, jakby w ogóle już przestała grać na tym pianinie. Because younger brother, he just practiced a little bit and he's so good. Dlatego, że ten jej młodszy brat niewiele się uczył, a grał wspaniale. But she practiced so much. A ona tak długo uczyła się. Not very good. I nie wychodziło jej to najlepiej. Would you feel like practicing piano? Czy chcielibyście się czuć w ten sposób? No. Nie. So she did not practice piano. Więc ona przestała uczyć się gry na pianinie. Father came from work. Ale ojciec przyszedł z pracy. You didn't practice piano. Ty nie uczyłaś się angry. Gry na pianinie. And she becomes depressed. I ona wpadła w depresję. She did not feel like studying and do the homework. Nie czuła się tak, jak gdyby mogła swobodnie uczyć się. Her school grade is going down. Jej stopnie w szkole były coraz gorsze. Now mother is getting mad. I teraz jej matka się zdenerwowała. How come you don't study? Jak to się dzieje, że ty się nie uczysz w szkole? Now she hates mother. I ona teraz odczuła nienawiść she do swojej matki. Hates father. Już nienawidziła ojca. She hates her brother. I teraz jeszcze odczuła nienawiść do brata. If you are that young lady, gdybyście byli tą młodą dziewczyną, only 12 years old, 12-letnią, what would you feel? Co byście czuli? You go to your room, udalibyście się do swojego pokoju, get into bed,
położylibyście się w łóżku, cover yourself up, przykrylibyście się kołdrą, what would you think? I co byście sobie wtedy myśleli? I want to die. Chcę umrzeć. I want to die. Chcę umrzeć. There's no need for me to live. Nie mam już żadnej potrzeby, celu w życiu. I wanna die. Chcę umrzeć. I wanna die. Chcę umrzeć. Day by day. I tak dzień po dniu. A week later. Tydzień później. She still wants to die. Ona nadal bardzo chciała umrzeć. Months later. Miesiąc później. She still wants to die. Ciągle chciała umrzeć. Nobody loves me. Nikt mnie nie kocha. See? Nobody loves me. Nikt mnie nie kocha. I want to die. Chcę umrzeć. I want to die. Chcę umrzeć. I want to die. Chcę umrzeć. 2 months later. Dwa miesiące później. She still wants to die. Nadal chciała umrzeć. 3 months later. Trzy miesiące później. She still wants to die. Nadal chciała umierać. There's a need for the death become so great. I ta potrzeba śmierci stała się tak silna. You know what happened to the T cell? Wiecie, co w takiej sytuacji dzieje się z komórkami T? T cell says. Komórka T mówi. Do you want to die? Czy ty chcesz umrzeć? Okay. Dobrze. We can help you. Dobrze. So T cell receives that need. Tak więc komórka T odbiera taką potrzebę. T cell perceives that need. Ona reaguje na takie potrzeby. And T cell receives the message of death. Odbiera poselstwa śmierci. So T cell gene is accordingly changing. I wtedy gen tej komórki T zmienia się stosownie do tej całej Because sytuacji. Gene respond to the need. Dlatego, że gen reaguje na potrzebę. Gene respond to the message? Gen odpowiada na poselstwo. This is why, my brothers and sisters, i to dlatego, moi bracia i siostry, you have to be positive. Musicie myśleć pozytywnie. In everything. Pod każdym względem. If you think you have a right to be negative, jeśli wydaje się wam, że macie prawo myśleć negatywnie, no matter how much the other party made a mistake, big mistake for you, to bez względu na to, jak wiele inni popełniają błędów, you have no right to be negative. To nie macie prawa myśleć w negatywny sposób. Because it's gonna kill you. Dlatego, że to będzie was zabijać. You have to be positive. Musicie myśleć okay. pozytywnie. But this young lady did not know that. Ale ta młoda dziewczyna nie wiedziała o tym. This young lady followed Satan's pathway. Ona robiła to, do czego zmuszał ją diabeł. Because it was Satan gave her that feeling. Dlatego, że to szatan zmuszał ją do tego, by ona odczuwała wszystko w ten sposób. Just like you saw on the Bible. To tak jak mówiliśmy, że w Piśmie Świętym. It is Satan gave Judas to the thought that he betrayed Jesus. To szatan poddał Judaszowi myśl, aby on zdradził Jezusa. Right? So T-cell goes and destroyed her kidney. Tak więc komórka wędruje w organizmie i niszczy na przykład nerki. And the child becoming weaker and weaker. I wtedy ta dziewczyna coraz bardziej była osłabiona. And not eating. I nie chciała nawet jeść. Father shouted, eat! Ojciec wtedy zaczął krzyczeć, jedz! Study! Jedz! Practice piano! Graj na pianinie! But she couldn't do that anymore. Ale ona już nie mogła dłużej tego robić. And father felt strange. I wtedy ojciec czuł się trochę dziwnie. So father took her to the university hospital. Zabrał ją do szpitala uniwersyteckiego. And you know what they found out? I wiecie, co odkryto? They found autoimmune nephritis. Wykryto chorobę autoimmunologiczną związaną z nerkami. Her own T cell is destroying her kidney. Jej własne komórki T zaczęły zabijać jej nerki. And father was shocked. I ojciec był zdumiony. And he did not know what was the problem. On nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodziło. Because he was doing same thing. Dlatego, że on robił to samo. And the doctors in the university hospital says, i wtedy ci lekarze z tego uniwersyteckiego szpitala powiedzieli, this kidney is so severely destroyed. Te nerki tej dziewczyny były tak bardzo zniszczone, only 15% of function left. Że tylko w 15% te nerki mogły funkcjonować. We need the kidney transplantation. Więc powiedzieli, że trzeba przeszczepić nerki. And this father was so shocked. I wtedy ten ojciec był w szoku. And he knew me before. I on znał mnie już wcześniej. So suddenly he thought about me. Więc nagle on przypomniał sobie o mnie. So he was trying to find me. Więc robił wszystko, żeby mnie znaleźć. Finally he found me. W końcu znalazł mnie. I talked to him. I rozmawialiśmy. Dr. Lee, on powiedział, doktor Lee, this is what happening to my daughter. To i to zdarzyło się mojej córce. What shall I do? Co mamy robić? So I asked some questions. Więc zadałem mu kilka pytań. And I found out. I odkryłem. I said, bring your daughter with you. Powiedziałem, proszę przyjechać ze swoją córką, to the New Start program. Aby prowadzić program Nowy Start. So they came. Więc oni przyjechali. Father and the daughter. Ojciec i córka. After listening to this lecture, po wysłuchaniu tych wykładów,
father found out how bad he was. Ojciec zrozumiał, jak złym był człowiekiem. Because he caused the disease. Dlatego, że to on wywołał tę chorobę. So father hugged the daughter. I wtedy zaczął obejmować swoją córkę. Oh, my daughter. I mówił: o, moja córka, I'm so sorry. Tak mi przykro. Please forgive me. Proszę wybacz mi. I didn't understand how you felt. Ja nie rozumiałem tego, nie wiedziałem, jak ty się czułeś. And he said, i powiedział: you don't have to play piano if you don't want to. Nie musisz wcale grać na pianinie, jeśli nie chcesz. The daughter was... I wtedy ta córka była zaskoczona. Dad, what did you say? Co ty powiedziałeś? I don't have to play piano anymore. Nie muszę już więcej grać na pianinie? And father said, yes, wtedy ojciec powiedział, you don't have to tak, play nie musisz już uczyć się gry na pianinie. And daughter was so happy to hear that. I ta dziewczyna była tak szczęśliwa. Daughter gave father big I ona objęła ojca. Thank you, daddy, dziękuję, thank you, daddy. Tato, dziękuję. You know, she became happy. I ona teraz była już szczęśliwa. Does she want to die? Czy ona teraz chciała umrzeć? No. Nie. She says, powiedziała, my daddy loves me. Mój tata mnie kocha. What kind of love is this? Jaka to jest miłość? Before her father gave her the conditional love. Wcześniej jej ojciec zdarzył ją taką miłością warunkową. You practice piano? Musisz uczyć się grać na pianinie. You play good? Będziesz grać dobrze. Then I love you. To wtedy ja będę cię kochał. You don't practice piano? A jeśli nie będziesz I grać na pianinie, you. Nie będę cię kochał. If you have that kind of God, jeśli macie takiego Boga, you're not an Adventist. To nie jesteście szczęśliwymi adwentystami. If you believe, jeśli wierzycie, if you are vegetarian, jeśli jesteście wegetarianami, God loves you, Bóg kocha was. If you eat meat, jeśli jecie mięso, God don't love you. To wtedy uważacie, że Bóg God's was nie kocha. Love is not like that. Ale Boża miłość nie jest czymś See, takim. I know, you're grown up in Catholic nation, wiem, że wy wyrośliście w narodzie katolickim. Even though you became an Adventist, to i pomimo tego, że zostaliście adwentystami, this kind of idea can still control you. Tego typu sposób myślenia ciągle sprawuje nad wami kontrolę. Behind in your subconscious mind. W podświadomości. So, reject that. Tak więc odrzućcie to, uwolnijcie się od God tego. Loves you anyway. Bóg kocha was bez względu na wszystko. God will wait until you change. I będzie czekał, aż się zmienicie. God will never force you. Bóg nigdy was nie zmusza. Even though you get sick because of meat. Nawet jeśli zachorujecie z powodu God spożywania will never mięsa, come to you to nigdy nie przyjdzie do was and say, i nie powie, I told you not to eat meat, mówiłem ci, nie jedz mięsa. He'll never do that. Ale on nigdy tak nie postępuje. He says, are you sick? On mówi, zachorowałeś teraz. I have a New Start program. Więc teraz mam dla ciebie program New Start. I want you to follow this. Chcę, żebyś praktykował ten program. Yeah? That's the way God gives you unconditional love. W ten sposób Bóg udziela wam tej bezinteresownej miłości. So this young daughter, tak więc ta młoda dziewczyna, now finally experiencing unconditional love. W końcu doświadczyła takiej bezwarunkowej miłości. When you receive unconditional love, a gdy wy otrzymujecie taką bezwarunkową you're happy. Miłość, to wtedy jesteście szczęśliwi. Father! Ojcze, I love you. Kocham cię. Now she has no idea whatsoever that I want to die, I want to die. I teraz w jej umyśle nie pojawia się już coś takiego, chcę umrzeć. It is love. To miłość. Cast death out. To miłość sprawiła, że ta złość zniknęła. That's right. And there was no death in her anymore. Nie było już więcej w jej umyśle takich pragnień śmierci. She says, I'm happy. Powiedziała, jestem szczęśliwa. Happy with my dad. Szczęśliwa z moim tatą. And they hold hand together. I wtedy trzymali się razem they za ręce i śpiewali. With a brown rice. Spożywając brązowy ryż. Whole wheat bread. Spożywając chleb z razowej pszennej mąki. You know, I found out you have a good wheat milk. Zauważyłem, że wy macie tutaj dobre mleko z pszenicy. Good rice milk. Bardzo dobre mleko ryżowe. Yeah, owsiane. Try to have a soy milk or rice milk or wheat milk. Tak więc spróbujcie tego mleka sojowego, ryżowego, owsianego. Okay. And all this healthy stuff. I wszystkiego, co jest zdrowe. Drinking water. Pijcie wodę. And exercising. Ćwiczcie fizycznie. Singing. Śpiewajcie. Iskra. A wtedy pojawi się iskra. Her T-cell gene begin to come back. I komórki tej dziewczyny zaczęły wracać. Come back to normal. I stawały się normalne. Her T-cell no longer destroys her own kidney. Jej komórki te już przestały teraz zabijać jej własne tkanki. Autoimmunity disappeared. Autoimmunologiczna choroba zniknęła. When they went back home, gdy wrócili do domu, they went to university hospital, udali się do tego szpitala uniwersyteckiego, did blood testing, zbadano jej krew. And the professors were shocked. I profesorzy byli w szoku. What?
did you do? Co ty robiłaś? And they said, new start. A ona powiedziała, new start. They never heard of it. Oni nigdy nie słyszeli o czymś takim. This is a miracle. To przecież cud, powiedzieli. This never happened to us. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Yeah, when you don't have a God. A gdy nie macie Boga, when you only believe in statistical facts, jeśli wierzycie tylko w statystyczne fakty, it never happens to them. To nigdy takie cuda nie mają miejsca. For those who has God, ale dla tych, którzy mają Boga, for those who knows iskra, dla tych, którzy wiedzą, czym jest iskra, this kind of thing can happen. Takie rzeczy mogą mieć miejsce. Because gene is God's letter. Dlatego, że gen jest Bożą literą. According to the God's will. I ułożoną zgodnie z Bożą wolą. He can rewrite letter. To on jest w stanie napisać tę literę ponownie. Okay, my friend here. Dobrze, kolego. Brawo. Chwała Panu. And let me give you another example. Pozwólcie, że podam Wam jeszcze jeden przykład. This kind of autoimmune disease happens a lot to young ladies. Tego typu choroby z autoagresji bardzo często dotykają młodych kobiet. Mostly in women. W większości przypadków dotyczą właśnie kobiet. These women are nice women. I te kobiety zwykle są bardzo takimi miłymi kobietami. They are kind of obedient women. Są to kobiety, które chcą być posłuszne. Everyone says, oh, she is good girl. Wszyscy o nich mówią, o, ona jest dobrą dziewczyną. So everybody thinks she is an angel. Tak więc wszyscy myślą, że to anioł. Even she thinks she is an angel. Pomimo tego, że ona sama tak nie myśli. Then she got married. I taka kobieta wychodzi za mąż. Then she got in trouble with the mother-in-law. I potem ma różnego rodzaju kłopoty ze swoją teściową. She hates mother-in-law. Zaczyna czuć nienawiść do niej. But she never knew that she could hate someone like that. Ona nigdy wcześniej nie podejrzewała, że będzie mogła kogoś tak nienawidzić. And then she feel guilty. I wtedy zaczyna odczuwać winę. As she is feeling guilty. I gdy odczuwa winę, you know what she think? Wiecie, co ona myśli? I must be punished. Muszę być ukarana. Because I am bad girl. Dlatego, że jestem złą dziewczyną. If you don't know the gospel, jeśli nie znacie Ewangelii, you can fall into this kind of trap of Satan very easily. To możecie z łatwością wpaść w takie szatańskie pułapki. I'll be punished. Będę ukarana. And Satan says, i szatan mówi, God will punish you. Bóg ukarze cię. Because you're bad girl. Dlatego, że ty jesteś złą dziewczyną. And then Satan changed gene. I wtedy szatan zmienia gen. And T-cell punishes you. I komórki te wówczas wymierzają wam karę. That's why this autoimmune disease happens a lot to the woman who's very nice. I to dlatego te choroby autoimmunologiczne przydarzają się kobietom, które są bardzo miłe. It doesn't happen very often to the aggressive woman. To nie zdarza się zbyt często w przypadku kobiet, które są agresywne. Aggressive woman just speak out. Agresywne kobiety po prostu mówią. Nie przetłumaczę tego. They don't have autoimmune disease. Te kobiety nie zapadają na choroby autoimmunologiczne. Here's a woman. A te kobiety są łagodne, potulne. I had one woman. Pamiętam taką kobietę. She's a 50 years old woman. Ona miała 50 lat. She lived with this man for 25 years. I mieszkała, żyła z mężczyzną przez 25 lat. The man was 50. Ten mężczyzna miał 50 she lat. She was 25. A ona miała 25 w tamtym this czasie. This man was very wealthy man. I on był bardzo bogatym człowiekiem. So this man did not want to marry her. On nie chciał tak naprawdę związać się z nią, ożenić. Because of his wealth. Z powodu swojego bogactwa. But woman anyway agreed. Ale jakoś doszło do tego związku. So they lived together for 25 więc years. Żyli razem przez 25 lat. Now man became 75 years old. Ale po pewnym czasie ten very mężczyzna old. Już miał 75 lat. Woman is 50. A ta kobieta miała 50. Man has a stroke. I pojawił się udar mózgu. Bad stroke. To był bardzo taki ciężki udar mózgu. 6 months later. 6 miesięcy później. Another stroke. Kolejny udar mózgu. Very bad. Bardzo poważny. This man can, according to the medical science. I według wiedzy medycznej. This man cannot recover. Ten mężczyzna nie miał żadnych szans na to, most aby wrócić likely, do zdrowia. Most likely this man will die within 6 months to 1 year. Przypuszczano, że on rozstanie się z życiem po upływie 6 miesięcy. So this man called a lawyer. Tak więc ten mężczyzna wezwał prawnika. And wrote to his will. I napisał swój testament. He has two sons. Miał dwóch synów. All the sons were in their 50s. Obaj synowie mieli po około 50 lat. One is lawyer, one is a physician. Jeden był prawnikiem, drugi lekarzem. They are already very healthy, wealthy. Oni już byli bardzo bogatymi ludźmi. So this man has a big money.
Tak, a ten człowiek miał bardzo dużo pieniędzy. $20 million. Miał 20 milionów dolarów. So he divided 10 million to one son. Tak więc postanowił przekazać 10 milionów jednemu synowi. And 10 million to another son. I drugie 10 milionów dolarów drugiemu synowi. A tej kobiecie? He left a commercial building. Zostawił posiadłość. Which is worth about $500,000. Co było warte jakieś 500 tysięcy dolarów. This woman actually deserves more. I ta kobieta faktycznie zasługiwała na coś Even więcej. Though she's not married, pomimo tego, że oni jeszcze nie byli małżeństwem, tylko if, żyli razem przez ten długi okres. That long together, ale jeśli żyje się z kimś tak długo, then you can be treated almost like wife, you know? Tak więc ta kobieta powinna być traktowana jak żona. But this woman is good woman. I ta kobieta była bardzo dobrą osobą. She didn't demand lots of money. Ona nie oczekiwała jakiejś wielkiej sumy she pieniędzy. Was just happy. Po prostu była szczęśliwa i z tej sumy. He left her with that building. Cieszyła się z tego, że zostawił jej chociaż posiadłość, budynki. Oh, she can rent the building out. Tak więc mogła wynająć ten budynek. She can live very good. I mogła sobie prowadzić bardzo bogate życie. Tak więc powiedziała, w porządku. Then two sons and the daughter-in-laws came to the father. Ale wtedy do tego ojca przyjechali dwaj synowie. They're angry. I oni byli rozzłoszczeni. Why do you give that building to this woman? Dlaczego ty chcesz oddać te budynki tej kobiecie? Father was shocked. Ojciec był w szoku. They have $10 million each. Przecież dostali już po 10 milionów dolarów. And father was so shocked and so disappointed. I ojciec był zszokowany, był tak rozczarowany ich postawą. His sons look like demons, you know? Jego synowie wyglądali teraz jak demony. They only cares about money. Oni tylko martwili się o pieniądze. No love. Nie było w tym żadnej miłości. Father was very angry. I ojciec rozzłościł się. Father sent them away. I wtedy odesłał ich stamtąd. Then he called the lawyer. I wtedy znów wezwał prawnika. He canceled the will. Anulował poprzedni testament. Then he made the lawyer write a new will. I postanowił, zdecydował o tym, że napisze nowy testament. All the money and property. I wszystkie pieniądze oraz posiadłość. Is going to go to her, this woman. Zamierzał przekazać tej kobiecie. She was very happy. I ona była bardzo szczęśliwa. But at same time. Ale w tym samym czasie. Now she has stress. Teraz ona przeżywała stres. What stress? Z czym ten stres był związany? Jaki to był stres? She did not want him to change his mind again. Ona nie chciała, aby on zmieniał decyzję. And sons were angry. A synowie byli zdenerwowani, byli wściekli. Sons wants to talk to their father again. Chcieli znów rozmawiać ze swoim ojcem. She says, no, your father is too tired. Ale ona mówiła, nie, wasz ojciec jest zbyt zmęczony, jest chory. She does not want to have this situation changed again. Ona nie chciała, żeby znów coś się zmieniało. Now she wants him to die. Teraz ona już chciała, żeby on umarł. So all the money can come to her right away. Tak, aby ona jak najszybciej mogła otrzymać te wszystkie pieniądze. And she was trembling by her feeling. I ona ciągle bała się z powodu tych swoich uczuć. Oh, I'm bad woman. Ja jestem złą kobietą. How can I wish my husband die? Jak ja mogę życzyć śmierci mojemu mężowi? You know, who gave her that desire? Kto obdarzył ją takim pragnieniem? Satan. Szatan. Satan gave her that desire? Szatan sprawił, że ona zapragnęła czegoś takiego. Satan is making her feel guilty. I szatan sprawił, że ona czuła się teraz winna. You know what Satan says to her? Wiecie, co szatan szeptał jej do ucha? You want your husband to die? Ty chcesz, żeby twój mąż umarł? Bad woman. No, złą kobietą jesteś. God is going to punish you. Bóg cię ukaże. I ona zaczęła się bać. And then she could not sleep. Nie mogła spać. When she fall in sleep. I gdy kładła się spać. She feel like something is just pushing her chest. Czuła się tak, jakby coś ugniatało jej klatkę piersiową. She couldn't breathe. Nie mogła oddychać. She shouted, screamed. Krzyczała. She developed insomnia. Zachorowała na bezsenność. And then she developed arthritis. Następnie pojawił się artretyzm. Because T cell in her body says. Dlatego, że komórki T w jej organizmie zaczęły mówić. Because she always says, God is going dlatego, to punish że ona ciągle bała się, że Bóg ją ukaże. God is going to punish me. Bóg mnie ukaże. I'm bad. Jestem zła. I deserve punishment. Zasługuję na yes, karę. Yes, tak, I'm bad. Tak, jestem złą kobietą. I must be punished. Muszę być ukarana. And T cell says. I wtedy komórka T mówiła. Okay, we'll punish you. Dobrze, my cię ukaramy. That's what she had also. Ukarzemy. I wtedy pojawiły się choroby. And she went to hospital. I udała się do szpitala. Nothing works. Nic jej nie pomagało.
finally she came to New Start. Aż w końcu przybyła do nas, aby stosować program New Start. I spoke to her. Rozmawiałem z nią. I found what's happening. I zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodziło. She's falling into the Satan's trap. Ona wpadła w pułapkę szatana. You know what? I opened the Bible. Otworzyłem przed nią Biblię. I showed Matthew chapter 26. I pokazałem jej fragment pochodzący z 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. When Jesus says, kiedy Jezus powiedział, one of you shall betray me too. Jeden z was zdradzi mnie. All disciples were worried. Wtedy wszyscy uczniowie przestraszyli się. One by one came to Jesus. Jeden po drugim podchodzili do Jezusa. Asked, is it I? I pytali, czy to ja? Jesus says, no. A Jezus powiedział nie. Second one. Następny podszedł. Is it I? Czy to ja? No. A Jezus mówi nie. John came. Wtedy Jan podszedł. Is it I? Czy to ja? No. Nie. All 11 came. 11 podeszło do Jezusa. Jesus said no 11 times. I Jezus 11 razy mówił nie. Now who is number 12? A kto miał numer 12? Judas. Judasz. Judas came. Judasz w końcu podszedł. Is it I? Czy to ja? If I were Jesus. Gdybym ja był Jezusem. I could slam. Wtedy uderzyłbym go w twarz. Yes, it's you. Tak, to ty. Get out of me. Wynoś się stąd. But Jesus did not do that. Ale Jezus nie powiedział tego. Do you know what Jesus said? Wiecie, co on powiedział? Yes. Tak. It's you. Ty powiedziałeś. Then Jesus broke the bread. I wtedy Jezus złamał chleb. Gave it to the Judas. I dał ten złamany chleb Judaszowi. This is my body. To jest moje ciało, powiedział. Eat this. Jedz to. See how Jesus treat the enemy? Widzicie, jak Jezus traktował wrogów? Right? Then Jesus poured grape juice into the cup. I wtedy do kielicha Jezus wlał sok. And Jesus lifted this cup up. Następnie podniósł kielich z sokiem winogronowym. And Jesus said, i powiedział, this is my blood. To jest moja krew. Drink from this cup. This is my blood. To jest moja krew. Which forgives all the sins. W której znajduje się przebaczenie wszystkich grzechów. So drink from this cup. Pijcie z tego kielicha. All of you. Wszyscy. All of you. Wszyscy. Wow. Including Judas. Włącznie z Judaszem. This woman was listening to this. I ta kobieta słuchała tego, co do niej mówiłem. Suddenly this woman hold my hand. I nagle ona chwyciła mnie za rękę. Doctor Lee. Doktorze Lee. Does Jesus want me to drink this cup too? Czy Jezus chce, żebym ja wypiła z tego kielicha? I said, of course. A ja powiedziałem, oczywiście. Are you worse than Judas? Czy ty jesteś gorsza niż Judasz? Even though you're worse than Judas. Nawet gdybyś była gorsza niż Judas, will still ask you to drink to this Jezus cup. Nadal prosiłby cię, abyś wypiła z tego kielicha. Then she began to cry. Wtedy ona zaczęła płakać. Oh, thank you. Dziękuję. Iskra came. Pojawiła się iskra. The iskra in the word of God. Iskra, która znajduje się w Słowie Bożym. She felt the love of God. Ona odczuła miłość Bożą. Now she felt forgiven. Teraz ona odczuła przebaczenie. She said, thank you, Lord. Dziękuję, dziękuję, mówiła Panie. And she become brighter than ever. I teraz z jej twarzy tryskała taka światłość. When they received that kind of powerful Holy Spirit, gdy ona otrzymała tę moc Ducha Świętego, face began to shine. Jej twarz zaczęła jaśnieć. Then New Start program became happy program. I wtedy dla niej ten program New Start stał się takim drinking, radosnym programem. Drinking water was happy. Piła wodę, była szczęśliwa. Oh, she was happy. Teraz ona była szczęśliwa. Happy to eat the fruits. Z radością spożywała happy owoce. To drink rice milk. Z radością spożywała mleko ryżowe. Happy to have a whole wheat bread. Cieszyła się, jedząc chleb z pełnego przemiału. God is giving every day iskra. Każdego dnia Bóg obdarzał ją iskrą. Her T-cell begin to change. I jej komórki te zaczęły się zmieniać. She is no longer having problem. I zniknęły te wszystkie problemy. You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? Doctor Lee, I never knew Jesus before. Doktorze Lee, ja nigdy wcześniej nie znałam takiego Jezusa. Now I know God. Teraz już znam Boga. When I did not know God, a gdy nie znałam Go, money was my God. To pieniądze były moim Bogiem. I was totally dependent upon money. Byłam całkowicie uzależniona od pieniędzy. But now, after I have this Jesus, ale teraz, kiedy mam takiego Jezusa, Doctor Lee, I don't think I need 20 million dollars. Doktorze Lee, ja myślę, że niepotrzebne mi są te 20 milionów dolarów. I said, go home. Powiedziałem, tell your husband. Proszę wrócić do domu i powiedzieć o tym swojemu mężowi. She went home. Więc ona wróciła do domu. You know what she asked me? I wiecie, o co mnie zapytała? Doctor Lee, can my husband become better, recover? Doktorze Lee, czy mój mąż może wrócić do zdrowia? Does brain cell recover?
czy te komórki mózgowe mogą się zregenerować? You know what? Wiecie co? Brain cell recovers. Komórki mózgowe mogą się zregenerować. Let me just show you this picture. Pozwólcie, że pokażę wam zdjęcie. And then I'll be done. I wtedy skończymy. New nerve cells for the adult brain. Nowe komórki nerwowe dla mózgu osób w podeszłym wieku. For long time in medical school. Przez długi okres czasu w szkołach medycznych. They always taught us. Zawsze nauczano nas. Brain cells never regenerate. Że komórki mózgowe nigdy nie mogą się zregenerować. Especially in adulthood. A w szczególności u ludzi w podeszłym wieku. But lately, recently in Princeton University. Ale ostatnio na Uniwersytecie Princeton. And Harvard University. I na Uniwersytecie Harwardzkim. Now they proved. Udowodniono. Brain cell also is regenerated. Że komórki mózgowe również mogą się regenerować. Read this. Przeczytajmy to. Contrary to dogma. W przeciwieństwie do teorii. The dogma was. Ta teoria. Brain cell never regenerate. Polegała na tym, że komórki mózgowe nie mogą się regenerować. And scientists found out. I naukowcy odkryli, że wbrew tej teorii mogą się regenerować. This is a picture of the brain cell regenerating. A tutaj widzimy zdjęcie komórek mózgowych, które się regenerują. I don't want to go into detail. Ale pokażę wam jeszcze kilka szczegółów. So this was published in New York Times. To zostało opublikowane w czasopiśmie New York Times. New York Times, October 15th. Październik, 15 październik. Year 1999. W 1999 roku. Okay. And look at this. Popatrzcie na to. Brain may grow new cells daily. Komórki mózgowe mogą każdego dnia wzrastać, rozwijać się na nowo. Praise the Lord. Każdego dnia pojawiają się nowe komórki mózgowe. Now they did an interesting experimentation. Przeprowadzono również bardzo ciekawe doświadczenie. They had two groups of rat. Podzielono szczury na dwie grupy. This group. Ta grupa. And this group. I ta. This group only eats. Ta grupa tylko spożywała coś. Not much to do. Nie wykonywała jakichś zbyt wielu czynności. Not much meaning to live. To one nie miały jakiegoś sensu, celu w swoim this życiu. Group ta grupa has many toys. Miała wiele różnych takich zabawek. Rat is happier. Między innymi taką bieżnię, koło dla szczurów. And this is the rate of brain cell regeneration. A tutaj widzimy poziom, do jakiego poziom, w jakim komórki mózgowe mogą się regenerować. This group, ta grupa, brain cell regenerated just this much. W przypadku tej grupy komórki mózgowe mogą regenerować się do tego poziomu. This group brain cell regenerated this much. Natomiast komórki mózgowe tej drugiej grupy regenerowały się o wiele lepiej. Even though they're eating same food. Pomimo tego, że te szczury spożywały taką samą żywność. Difference in lifestyle. To jednak różnica w stylu życia. Camp meetings. Spowodowała te singing, zmiany. Coś takiego jak learning about the love of God. Uczestnictwo w kampach, śpiew. See, we have many słuchanie o miłości Bożej. Spiritual privileges. Wiele takich duchowych przywilejów. See, how much we are blessed? Widzicie, jak bardzo jesteśmy ubłogosławieni. Praise the Lord. Chwała Panu. Yes. So I said, tak więc powiedziałem. I said, yes, your husband can get better. Tak, pani mąż również może wrócić do zdrowia. This husband knew. I ten mąż wiedział. This woman was looking for money. Że ta kobieta spodziewała się pieniędzy. He never felt she loved her. On nigdy nie myślał, że ona tak naprawdę go kochała. Of course she never loved him. I faktycznie tak było, ona go nie kochała. But this time, ale teraz she wants him to be a Christian. Ona chciała, żeby on został chrześcijaninem. Therefore, i dlatego she will love him. Ona zamierzała obdarzyć go miłością. She will return the money to him. Chciała zwrócić mu pieniądze. And she will give him love. I chciała obdarzyć go miłością. At same time, a w tym samym czasie she will give him chciała New Start program. Chciała zachęcić go do stosowania programu New Start. She become an Adventist servant. Ona stała się taką with a health message. Adwentystką, która była sługą innych she ludzi. Went home. Z poselstwem zdrowia udała się do domu. Her face was shining. I jej twarz lśniła. And nurse was taking care of her husband. Pielęgniarki opiekowały się jej mężem. And husband was happy to see her back. I mąż był zadowolony, że mógł znów się z nią zobaczyć. Says, i powiedział, husband began to feel different. I on zaczął się czuć tak trochę dziwnie, inaczej. This wife came back different. Ta
kobieta wróciła, ale ona jakoś inaczej wygląda. He said, what happened to you? Co się z tobą stało? Zapytał. She says, my arthritis is completely gone. Moja choroba, mój artretyzm zniknął. And I met Jesus in New Start program. I ja w tym programie New Start spotkałam Jezusa. And you know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? You need to get better. Ty też musisz wyzdrowieć. I'm going to take care of you. Będę się o ciebie troszczyła. And also, I'm telling you this. Go on. I don't need money. I chcę ci też powiedzieć, że nie potrzebuję żadnych pieniędzy. You can give you $20 million to your sons. Możesz te 20 milionów dolarów przekazać swoim synom. He had tears in his eyes. I on zaczął płakać. Everybody wanted money from him. Wszyscy chcieli od niego pieniędzy. Now she is returning money back. Ale ona teraz zwracała te pieniądze. He cried. I on zaczął płakać. He realized. Uświadomił sobie. His wife loves him now. Że jego żona teraz go kocha. All his genes were i wszystkie activating. Jego geny zostały uaktywnione. Brain cell begin to regenerate. I te komórki mózgowe zaczęły się regenerować. You know, then he made him listen to my lecture. I wtedy ona zachęciła go, by on wysłuchał moich wykładów. Then he gave, she gave him massage. Robiła mu masaż. You know, and the water. I pił wodę. And then made him to do the exercise. I ćwiczył fizycznie. And he felt. I wtedy on zaczął odczuwać. I need to live. On wtedy odczuł potrzebę życia. This woman loves me. Ta kobieta mnie kocha. What a joy. For the first time in his life. Po raz pierwszy w swoim życiu. He felt that woman loves me. Odczuł, że kobieta go kochała. Everyone loved his money. Wszyscy kochali jego pieniądze. Not him. Ale nie jego. But now, ale teraz. Someone loves him. Ktoś zaczął go kochać. He says, I need to live. Więc on powiedział, ja muszę żyć. And he began to move. I zaczął ćwiczyć. In his bed. And he began to move. I zaczął wykonywać różne ćwiczenia. He began to sit up. I zaczął też wykonywać. After 1 month. I po miesiącu. He was able to stand up. Był w stanie wstać o własnych siłach. And he began to step. I próbował chodzić o własnych siłach. And she says, "See, you're getting better." I ona wtedy zaczęła mówić, widzisz, czujesz się lepiej, robisz postępy. Finally, she and her husband. Aż w końcu ona i jej mąż. Came to church together. Przyszli do kościoła. Wow! Praise the Lord. Panu. My dear brothers and sisters. Moi drodzy bracia i siostry. God is waiting for this happen. Bóg czeka na takie wydarzenia. God is waiting for this happen with you. Bóg chce, aby coś takiego wydarzyło się w twoim God, życiu. God wants you to be this kind of servant. Bóg chce, abyście wy byli takimi sługami. We have the message. My mamy poselstwo. Let's open up our eyes. Otwórzmy nasze oczy. Let's see the message right. I starajmy się widzieć to poselstwo we właściwym świetle. And let us be his servant. I bądźmy jego sługami. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Oh, dear loving Father. O drogi kochający Ojcze. What a message you gave us. Jakie poselstwo przekazałeś nam. What a power you are waiting for us. Jaka moc na nas czeka. The power of iskra. Moc iskry. The power of love. Moc miłości. The power of your word. Moc twojego słowa. You have it. Ty tę moc posiadasz. You're willing to give us. I ty chętnie chcesz nam jej udzielić. If we open up our eyes. Jeśli otworzymy nasze oczy. If we see your message right. Jeśli będziemy dostrzegać twoje poselstwo we właściwym świetle. Help Ojcze, us, Father. Pomóż nam, Ojcze. We can understand your message right. My teraz możemy zrozumieć twoje poselstwo. So we may go out to the world. Tak więc możemy udać się do świata. We can show your light to those people. I pokazać tym ludziom twoje światło. Because you need them to be saved. Dlatego że ty chcesz, aby oni też byli zbawieni. O Father, bless this church. O Ojcze, błogosław ten kościół. Here in Poland. Tutaj w Polsce. Because this is all wonderful Catholic children you have. Dlatego że wszystkie te katolickie dzieci, które you tutaj love są. Them all. Ty ich też wszystkich kochasz. You want to show your message. Ty chcesz pokazać im swoje poselstwo. Through us. Poprzez nas. That's why you chose us. To dlatego ty wybrałeś nas. So now, Father, tak więc teraz, Ojcze, let us rise up. Spraw, abyśmy powstali. And let us shine your light. Spraw, abyśmy zajaśnieli twoim światłem. Let us love them. Naucz nas kochać ich. And give them the message. I przekazywać im to poselstwo. And let them be healed. Tak, aby mogli być uzdrowieni. And let them come back to you. I aby mogli wrócić do ciebie. So all we can be brothers and sisters tak, abyśmy wszyscy byli braćmi i siostrami. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.